Duża część odcinków w tej serii powstała na podstawie materiałów zgromadzonych przez Michała, właściciela gdyńskiej agencji detektywistycznej WM Recovery, za co z tego miejsca bardzo serdecznie mu dziękuję. W tym odcinku dziękuję także Zofii za udostępnienie mi fotografii wykonanych przez nią w Sierakowicach, które będziecie mogli obejrzeć na moich profilach na Facebooku i Instagramie. Seria Dziewczyny, które czekają na sprawiedliwość. Niewyjaśnione morderstwa na Pomorzu. Odcinek drugi. Ewa. Rok 1995. Sierakowice to spora, bo zamieszkana przez ponad 6 tysięcy osób kaszubska wieś. Niedaleko stąd do Lęborka, Kartuz i Gdańska. W samej wsi można znaleźć zabytkowy kościół z XIX wieku, a dla młodszych z jej mieszkańców przeznaczone są aż dwie szkoły podstawowe oraz zespół szkół ponadgimnazjalnych, który przed prawie 30 laty funkcjonował jako zespół szkół rolniczych. To właśnie uczennicą tej szkoły w 1995 roku była 16-letnia Ewa. Być może rodzice Ewy usłyszeli kiedyś historię Justyny, pochodzącej z Leźna, oddalonego od Sierakowic o zaledwie 40 km, a zamordowanej w 1994 roku, najprawdopodobniej przez kogoś, kto zabrał ją na stopa. A być może wynikało to po prostu z ich przezorności, ale bardzo często rozmawiali ze swoją córką o tym, żeby pod żadnym pozorem nigdy nie wsiadała do samochodu osoby, której nie zna. I żeby w ogóle zbyt szybko nie obdarowywała zaufaniem obcych jej osób. I te ich ostrzeżenia padały jak najbardziej na podatny grunt, ponieważ Ewa nie ufała nieznajomym jej osobom i raczej unikała jakichkolwiek przypadkowych kontaktów. Zresztą w ogóle była, jak na swój młody wiek, wyjątkowo rozsądną i roztropną osobą. 16 lat to z reguły czas, kiedy człowiek chce się bawić, korzystać z przyjemności życia, może czasem nawet tych dozwolonych dopiero od uzyskania pełnoletności. Ale Ewa pod tym względem trochę się różniła od wielu spośród swoich rówieśników. Jej największym marzeniem było to, żeby po szkole średniej dostać się na studia. I właśnie dlatego zrezygnowała na przykład z chodzenia na dyskoteki. Stwierdziła, że może w ten sposób zaoszczędzić czas i wykorzystać go na naukę, chociaż jej rodzice absolutnie nie mieli nic przeciwko temu, żeby od czasu do czasu poszła na jakąś imprezę. Ale Ewa twierdziła zawsze, że jak już pójdzie na studia, przeprowadzi się do większego miasta, to wtedy odbije sobie to wszystko z nawiązką. Poza tym w życiu Ewy niezwykle ważną rolę odgrywa religia, co również w dużym stopniu odróżnia ją od koleżanek i kolegów z klasy. Kiedy na lekcji religii dostaje zadanie, żeby napisać wypracowanie na temat kim jest dla mnie Jezus, Ewa ujmuje to tak. Już od najmłodszych lat, kiedy tylko stawiałam pierwsze kroki, rodzice prowadzili mnie do kościoła. Uczyli mnie, jak się przeżegnać, jak pomodlić się do anioła stróża, jak mówić Ojcze Nasz. Dziś, kiedy mam 16 lat, zadaję sobie pytanie, co by było, gdyby nie moi rodzice, którzy są tak wierzący. W domu co wieczór odmawiamy różaniec. To przecież dzięki nim nie palę papierosów i nie piję alkoholu. To dzięki wierze, która nas umacnia. Wypracowanie Ewa kończy w następujący sposób. Jezus Chrystus jest dla mnie kimś ważnym. Jest mym drugim ojcem, który mnie prowadzi na dobrą drogę, choć nie zawsze
potrafię go wysłuchać. Ewa nie ogranicza się jedynie do takich religijnych deklaracji, ale stara się również zamienić je w czyn. Kiedy jest w 8 klasie podstawówki, postanawia, że założy Różę Panien, czyli taką grupę 15 dziewczyn, które co miesiąc spotykałyby się u niej w domu i wspólnie odmawiały różaniec. I jak przyznała później w tym wypracowaniu, w którym starała się odpowiedzieć na pytanie, kim jest dla niej Jezus, trudno było jej znaleźć aż tyle dziewczyn chętnych do takich spotkań, ale w końcu się udało. Nauczyciele pracujący z Ewą bardzo cenią ją za jej sumienność, za to, że się nie urywa z lekcji i za to, że zawsze jest taką bardzo życzliwą i uprzejmą osobą. Lubią ją także uczniowie z jej klasy, chociaż pewnie w wielu kwestiach ich podejście do życia diametralnie różni się od tego, jakie ma Ewa. Jest w stosunku do nich zawsze bardzo serdeczna i nigdy nie odmawia, kiedy ktoś z nich prosi ją o pomoc. Jest po prostu fajną i lubianą przez większość spotykających ją ludzi dziewczyną. Tym bardziej więc pewnie mieszkańcy Sierakowic przeżywają to, co wydarza się w maju 1995 roku. Ten maj ma być dla Ewy miesiącem pełnym wrażeń. Najpierw wybierze się do Lęborka, żeby spotkać się ze swoją rodziną podczas przyjęcia komunijnego, a pod koniec maja pojedzie razem ze swoją klasą na biwak, na który już nie może się doczekać. 11 maja w czwartek Ewa razem z rodzicami oraz starszą siostrą i młodszym bratem jedzie do Lęborka, gdzie w nadchodzącą niedzielę jej kuzyn będzie przystępował do pierwszej komunii. Jej mama i siostra zostają u rodziny, żeby pomóc im podczas przygotowania do przyjęcia, natomiast Ewa razem z tatą i bratem wracają do Sierakowic, żeby nie opuścić lekcji, tym bardziej, że również w sobotę będą musieli pójść do szkoły, ponieważ wtedy będzie odrabiany wolny poniedziałek 8 maja. Ale po południu, właśnie w tę sobotę, wrócą do Lęborka i zostaną tam już aż do przyjęcia komunijnego. Niektórzy twierdzą, że 13 dni miesiąca są pechowe. Ale zazwyczaj do takich przesądów podchodzimy trochę z przymrużeniem oka. I ostatecznie, najczęściej 13, nic złego się nie przytrafia. I tak też miało być w przypadku Ewy. 13 maja w sobotę musiała wstać dość wcześnie, ponieważ lekcje zaczynały się o godzinie 8:30. Pogoda tego dnia do przyjemnych nie należy. Jest zimno, czasem trochę mży. Ewa ubiera się więc dość ciepło. Zakłada dżinsy, adidasy i brązową kurtkę z dzianiny. Książki i zeszyty pakuje w czarną torbę, na którą jakiś czas temu nakleiła dwa małe serduszka. Żegna się ze swoim bratem i tatą, którego pyta przy okazji, czy ma ugotować obiad, ale on mówi, że wróci z pracy późno i pewnie nie zdąży go zjeść, zanim wyjadą do Lęborka, więc niech sobie nie zawraca tym głowy. Ewa wychodzi do szkoły. Do pokonania ma zaledwie 800 metrów, więc powinna tam dotrzeć w przeciągu 10 minut, a może nawet szybciej, ponieważ tego dnia spieszy się, bo wie, że będzie odpytywana. Zazwyczaj tę trasę pokonuje razem z siostrą, no ale ta dzisiaj jest już z mamą w Lęborku. Po drodze grzecznie kłania się mijanej przez nią pani Marii, pani Joli, która pracuje na poczcie, i panu Tadeuszowi, który pracuje w Sierakowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej, którego mija tuż obok remizy i z uśmiechem pozdrawia słowami: dzień dobry, panie Tadeuszu. Z tamtego miejsca od szkoły dzieli ją raptem 300 metrów, czyli jakieś 4 minuty na piechotę. Tata Ewy wraca do domu tuż przed 18. Zastaje tam wtedy siedzącego na schodach przed wejściem syna. Pyta się go, co on tu robi, a chłopiec odpowiada na to, że czeka, bo Ewa ciągle nie wróciła ze szkoły. Tatę to trochę dziwi, bo Ewa już dawno powinna być w domu. Postanawia jej poszukać i dowiaduje się, że jego córka w ten dzień była nieobecna w szkole i nikt nie wie, gdzie mogłaby być. Ponieważ Ewie nigdy nie zdarzyło się coś takiego,
jej tata od razu idzie na komisariat i zgłasza, że jego córka chyba zaginęła. Policja na początku ustala świadków, którzy w sobotni poranek widzieli Ewę idącą do szkoły. Dociera do pani Marii, do pani Joli i do pana Tadeusza, z którymi Ewa w drodze do szkoły się witała. I to właśnie tam, gdzie powitała pana Tadeusza, czyli w okolicy remizy, widziano ją po raz ostatni. Znajduje się wręcz osoba, która twierdzi, że widziała, jak właśnie obok OSP Ewa wsiadła do granatowego poloneza. Ktoś inny mówi, że wcale nie koło remizy, że widział Ewę, jak stała na drodze do Lęborka i starała się złapać stopa. Jeszcze inna osoba mówi, że widziała Ewę wsiadającą do czerwonego dużego Fiata, chociaż tę ostatnią wersję udaje się policji zweryfikować i okazuje się, że chodziło o inną dziewczynę, po prostu podobną do Ewy. Ale te dwie pierwsze, że Ewa wsiadła albo do jakiegoś granatowego samochodu, albo łapała stopa, są przez policję jak najbardziej brane pod uwagę, chociaż rodzice twierdzą, że to bzdura, ponieważ Ewa bała się obcych, ponieważ często z nią o tym rozmawiali i Ewa zdawała sobie doskonale sprawę z tego, jakie niebezpieczeństwa mogą wiązać się z jazdą autostopem. Policjanci biorą także pod uwagę hipotezę, że Ewa uciekła z domu, być może z powodu jakiejś nieszczęśliwej miłości. O takiej wersji wypadków rozmawiają między innymi z nauczycielami Ewy, ale ci mówią im, że to jest niemożliwe. Jeżeli ktokolwiek miałby uciec z domu, to Ewa byłaby ostatnią osobą, o której w takim kontekście by pomyśleli. Była chyba jednym z niewielu uczniów w szkole, którzy nigdy, przenigdy nie poszli nawet na wagary, a co dopiero ucieczka z domu. Przesłuchana zostaje również Marzena, najbliższa koleżanka Ewy. Dziewczyna zeznaje, że z Ewą zwierzały się sobie ze swoich najskrytszych sekretów i jej przyjaciółka nigdy nie wspominała o żadnym zawiedzionym uczuciu, o jakichś konfliktach z rodzicami, a tym bardziej o jakichkolwiek planach ucieczki. Poza tym pod koniec maja miał odbyć się biwak, na który Ewa tak bardzo się cieszyła, który notabene został odwołany właśnie w tę sobotę, kiedy Ewa nie dotarła do szkoły. Oprócz rozmów z mieszkańcami Sierakowic, policja, wsparta zresztą przez straż, sprawdza także wszystkie miejsca, w których potencjalnie mogłaby być Ewa, a więc także na przykład okoliczne pola i lasy, ale również wysypisko śmieci w miejscowości Paczewo, graniczącej z Sierakowicami. W te poszukiwania włącza się również duża część sierakowickiej społeczności, ponieważ ludzie są wyjątkowo poruszeni tym, co stało się z nastolatką. Na przykład jeden z mężczyzn, pomimo tego, że za kilka dni ma wziąć ślub, przerywa przygotowania do uroczystości, wsiada z bratem w auto i przemierza drogę w kierunku Lęborka, ponieważ według jednej z wersji widziano tam Ewę. I podczas tych poszukiwań dochodzi do bardzo groźnego wypadku samochodowego. Mężczyznom na szczęście nic nie jest, co może być traktowane w kategoriach cudu, ponieważ auto nadaje się tylko do kasacji. W czasie tych wszystkich poszukiwań mama Ewy trwa przez cały czas na posterunku w domu, ponieważ ciągle ma nadzieję, że to wszystko to jest jakiś fatalny zbieg okoliczności i jej córka za chwilę wróci. Nadchodzi czwartek, 18 maja. Wśród mieszkańców Sierakowic rozchodzą się tego dnia dwie informacje. Po pierwsze, jutro do ich wsi ma przyjechać jeden z najsłynniejszych polskich jasnowidzów, Krzysztof Jackowski, żeby spróbować ustalić miejsce pobytu Ewy. A po drugie, tego dnia wieczorem na policję dzwoni anonimowy informator, który twierdzi, że właśnie widział Ewę w pewnym miejscu. A zatem następnego dnia, 19 maja, w piątek, wszystkie służby zaangażowane w poszukiwania dziewczyny zostają skierowane w ten właśnie wskazany przez osobę telefonującą rejon. Tylko że te poszukiwania nie mają prawa zakończyć się sukcesem. Kiedy wszyscy zaangażowani w sprawę są skoncentrowani na tym właśnie terenie, Ewa odnajduje się w zupełnie innym miejscu. Zresztą takim,
które już wcześniej zostało sprawdzone. Tego dnia, wczesnym rankiem, dwóch mężczyzn wybrało się na wysypisko śmieci w Paczewie. Mieli nadzieję, że może znajdą tam jakieś cenne rzeczy, które będą mogli sprzedać. Gdy znaleźli się już właściwie tuż obok terenu wysypiska, na leśnej drodze położonej niedaleko niewielkiego stawu, zauważyli spory pakunek. Na ten widok aż im się zaświeciły oczy, ponieważ pomyśleli, że może jest to coś, co ma jakąś większą wartość. Kiedy jednak zaczęli zdejmować dwa jutowe worki z czegoś, co, jak sądzili, będzie cennym łupem, przeżyli szok, ponieważ w tych dwóch jutowych workach leżało nagie ciało martwej, skrępowanej sznurem kobiety. I nikt nie miał najmniejszych wątpliwości, że jest to zaginiona przed 6 dniami Ewa. Gdybyśmy żyli w świecie idealnym, to żaden rodzic nie czytałby wtedy protokołu z sekcji zwłok swojego dziecka, a szczególnie o takiej treści, jaką mogli przeczytać mama i tata Ewy. Według ustaleń lekarzy, 16-latka przed śmiercią została przez swojego mordercę brutalnie pobita, o czym świadczyły liczne obrażenia zewnętrzne i wewnętrzne. Bezpośrednią przyczyną zgonu było zachłyśnięcie się śliną, które powstało w wyniku silnego ucisku na szyję Ewy. Ponadto w jej ustach znaleziono knebel, który był wykonany z majtek pasujących na dziecko w wieku około 5-6 lat. Nie stwierdzono śladów gwałtu, ale śledczy później, ze względu na obnażenie ciała, przyjęli, że morderstwo było popełnione z motywów seksualnych. Ponadto biegli medycyny sądowej ustalili, że zgon Ewy nastąpił najpóźniej w przeciągu 8 godzin od zaginięcia, co wzbudziło pewne wątpliwości, ponieważ kiedy odnaleziono Ewę, a było to już 6 dni od momentu, kiedy widziano ją po raz ostatni, jej ciało nie wykazywało najmniejszych oznak rozkładu. Tu jednak lekarze dali ważną wskazówkę, twierdząc, że zwłoki były najprawdopodobniej przez cały ten czas, aż do dnia ich odnalezienia, przechowywane w jakimś chłodnym miejscu. Dowodziła tego wyjątkowo niska temperatura ciała, zaledwie 9 stopni, ale także kropelki rosy, które były na nim tuż po odnalezieniu, a powstały najprawdopodobniej w wyniku różnicy temperatur pomiędzy chłodniejszym miejscem, gdzie ciało przetrzymywano, a temperaturą na zewnątrz, która z pewnością była wyższa niż w tym miejscu przetrzymywania. Gdzie zatem sprawca mógł przetrzymywać martwą Ewę? Być może w jakiejś chłodni, a może na kurzej fermie albo pieczarkarni, ponieważ na tych jutowych workach, w których jej ciało było zapakowane, odnaleziono ślady torfu, włókna, łuski, ale także sierść kota. Pogrzeb Ewy odbył się 24 maja 1995 roku, na 2 dni przed dniem matki. Wzięły w nim udział tłumy mieszkańców nie tylko Sierakowic, ale również pobliskich miejscowości. Dzieci i młodzież z Sierakowic ustawiły się wzdłuż drogi od domu Ewy aż do kościoła, w którym miała odbyć się uroczystość, tworząc swego rodzaju kilometrowy szpaler. Ksiądz przewodzący ceremonii odczytał w jej trakcie fragment wypracowania Ewy, właśnie tego, w którym odpowiadała na pytanie: kim jest dla mnie Jezus? Sierakowice pogrążyły się w żałobie i smutku, ale również w niepokoju, ponieważ ludzie zaczęli łączyć coraz więcej faktów i zaczęli zadawać coraz więcej pytań. No bo jak to się stało, że kiedy za pierwszym razem dokładnie przeszukiwano rejon wysypiska w Paczewie, to ciała Ewy tam nie było, a potem się tam znalazło i to dokładnie w tym momencie, kiedy wszyscy byli skupieni na poszukiwaniach w rejonie po zupełnie przeciwnej stronie. Te poszukiwania podjęto po anonimowym telefonie. Czy osoba, która zadzwoniła na policję, mogła być sprawcą i specjalnie skierowała poszukiwania w zupełnie inny teren, żeby spokojnie móc pozbyć się ciała?
a ciała pozbyła się być może ze strachu, że kiedy na miejsce przyjedzie Krzysztof Jackowski, to może na przykład wskazać na posesję czy działkę należącą do sprawcy. To by oznaczało, że wiedział doskonale o tym, jak przebiegają poszukiwania i jaki będzie następny krok policji. Poza tym jeden z mieszkańców Sierakowic zwierza się kilku osobom, że widział doskonale, do czyjego samochodu tamtej soboty wsiadała Ewa. Policja dowiaduje się o tych jego zwierzeniach i zaprasza go do siebie na przesłuchanie. Ale wtedy mężczyzna wszystkiemu zaprzecza, mówi, że nic o tej sprawie nie wie. I to tyle. Policja nigdy już do tego tematu nie wraca. Ludzie, którzy dowiadują się o tej sytuacji, są przekonani, że mężczyzna po prostu się kogoś przestraszył, że za śmiercią Ewy może stać ktoś, kto ma władzę, ktoś, kto ma pieniądze. Być może boi się go nawet sama policja i dlatego nie drążyła więcej tematu, tylko przyjęła słowa tego mężczyzny za dobrą monetę. Czy tak rzeczywiście było, nikt się już nie dowie, ponieważ ten człowiek od kilkunastu lat nie żyje. Chociaż prowadzący śledztwo wychodzą z takiego założenia, że osoba, która zamordowała Ewę, była najprawdopodobniej znana swojej ofierze. Ponieważ na ciele dziewczyny udało się zabezpieczyć ślad biologiczny sprawcy, policja postanawia pobrać próbki DNA od osób, które według niej mogłyby być podejrzane. I tu nie oszczędza nikogo. Materiał genetyczny jest pobrany od braci Ewy, od jej kuzynów, od jej znajomych. Jest także pobrany od strażaka, który wyjątkowo angażował się w poszukiwania dziewczyny. Ale w żadnym przypadku nie ma zgodności. Próbki pobrane są także od rodziny pewnego przedsiębiorcy z Sierakowic, który dokładnie w dzień pogrzebu Ewy popełnił samobójstwo. I wiele osób uważało, że to on jest mordercą, który po prostu nie umiał poradzić sobie z wyrzutami sumienia. Ale badania jasno wskazują, że ten człowiek ze śmiercią Ewy nie miał nic wspólnego. Sprawdzeni są również mieszkający w Sierakowicach wszyscy mężczyźni posiadający niebieskie polonezy albo czerwone Fiaty, bo takie samochody występowały w tej historii. Wśród tych mężczyzn jest między innymi lokalny ksiądz, ale każda z tych osób zostaje wyeliminowana z grona podejrzanych. W 1996 roku, a więc w rok po morderstwie Ewy, Sierakowicami wstrząsa kolejna budząca grozę historia. 45-letni mieszkaniec wsi, który na co dzień pracuje jako kierowca autobusu PKS i wiele osób kojarzy go, bo jeździ na trasie do Kartuz, morduje swoją żonę, a jej poćwiartowane ciało ukrywa w kurniku, gdzie odkrywa je jego syn. Mężczyzna zostaje aresztowany i natychmiast przyznaje się do zbrodni, którą popełnił dlatego, żeby móc związać się z kochanką. I nie jest to jedyna zbrodnia, do której przyznaje się podczas przesłuchania. Nie wytrzymując presji, opowiada, że 9 lat wcześniej, w 1987 roku, też miał kochankę. Ta kochanka zaszła z nim w ciążę, ale on wtedy nie był gotowy na to, żeby rozstać się z żoną, więc postanowił pozbyć się kobiety, z którą miał romans. Jej ciało ukrył w lesie na drodze do Kartuz, gdzie zostało odnalezione właśnie po tym przesłuchaniu w 1996 roku. A więc policja miała przed sobą podwójnego mordercę pochodzącego z Sierakowic, gdzie rok wcześniej ktoś odebrał życie Ewy. Naturalną koleją rzeczy była więc dedukcja, że Henryk W. stoi być może również za śmiercią Ewy. Mężczyzna się jednak do tego morderstwa nie przyznał, a śledztwo potwierdziło, że to rzeczywiście nie był on. Na przestrzeni lat pojawił się jednak jeszcze jeden element, który dawał policjantom nadzieję na to, że być może w końcu dojdą do rozwiązania tej zagadki. Po śmierci Ewy jej znajomi stworzyli sobie taki zwyczaj, że kiedy ktoś z nich brał ślub, to wiązankę ślubną panna młoda zostawiała na grobie dziewczyny. Dlatego jej mamy ani taty nie dziwiło przez długi czas, kiedy na mogile znajdowali
bukiety od jakichś osób niepochodzących z rodziny. Ale niektóre z kwiatów zaczęły budzić pewne wątpliwości. W każdą rocznicę śmierci Ewy na jej grobie pojawiała się jedna czerwona róża, zaś 1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, pojawiała się jedna chryzantema. Mama Ewy jeszcze upewniła się u rodziny i znajomych, czy to aby nie oni zostawiają te pojedyncze kwiaty, ale wszystkie osoby zaprzeczyły. Wtedy rodzice zgłosili się na policję, twierdząc, że to być może sprawca, którego dręczą wyrzuty sumienia, przynosi te kwiaty w tak szczególne dni. Policja, słysząc o tej historii, zarządza obserwację grobu Ewy. I wtedy kwiaty przestają się pojawiać. Po raz kolejny mieszkańcy Sierakowic są przekonani, że to był sprawca i że ma jakieś dojścia do policji i dowiedział się o tej akcji. Zresztą pod jednym z artykułów na temat śmierci Ewy w forum wiele osób daje upust swojemu rozgoryczeniu na temat tego, że sprawca wciąż nie został ujęty. Wiele osób sugeruje, że to jakaś dobrze ustosunkowana, majętna osoba, która albo przekupuje ludzi, albo ich zastrasza. Że prokurator odpowiedzialny za śledztwo prowadził sprawę tak, żeby jej nie wyjaśniono. Wreszcie, że w Sierakowicach była pewna osoba, która twierdziła, że zna nazwisko mordercy i dziwnym trafem zmarła podczas wesela, ponieważ ktoś dosypał jej trucizny do alkoholu. Czy to tylko plotki? Czy rzeczywiście tak było? W internecie żadnych innych informacji na ten temat nie ma. Śmierć Ewy, co dość oczywiste, szybko połączono ze śmiercią Justyny, zamordowanej w 1994 roku. Wprawdzie były pewne różnice. Na przykład Ewa była całkowicie rozebrana, a Justyna ubrana, choć przypuszczano, że sprawca wcześniej ją rozebrał, a potem znowu ubrał. Również worki, w których znaleziono ciała, były wykonane z różnych materiałów. Justynę znaleziono w workach sizalowych, a Ewę w workach jutowych. Ale podobieństw było dużo więcej. Obydwu dziewczynom sprawca związał ręce i nogi, a usta zakneblował. Węzły na sznurkach wskazują, że w obydwu przypadkach były wykonane przez tę samą osobę. Poza tym, podobnie jak w przypadku Justyny, morderca Ewy zostawił dość charakterystyczny podpis, zabierając wszystkie jej rzeczy. A więc ubrania, torbę z zeszytami, książkami, a nawet legitymacją szkolną jej siostry oraz biżuterię, czyli srebrne kolczyki koła, pierścionek z niebieskim oczkiem i srebrny medalik z Matką Boską. Śledztwo było prowadzone pod tym kątem, że obie dziewczyny zostały zamordowane przez tego samego człowieka, o ile człowiekiem tego kogoś można nazwać. Taką wersję potwierdził nadkomisarz Marek Stawiszyński z policji w Gdańsku, który wystąpił w związku z zabójstwem Justyny i Ewy w magazynie kryminalnym 997 w styczniu 1998 roku. Do tematu morderstwa Ewy Michał Fajbusiewicz wrócił w swoim programie w 2005 roku. I po jego emisji na policję w kartuzach zadzwonił człowiek, który twierdził, że ma pewną ważną informację. Z tego, co dowiedziała się mama Ewy, do tego człowieka policja nigdy się nie zgłosiła. Tajemnicy nie pomogła też wyjaśnić nagroda za pomoc w ujęciu sprawcy, którą wyznaczono tuż po zabójstwie Ewy. Gmina Sierakowice zaoferowała wówczas 10 tysięcy złotych, zaś Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 5 tysięcy. Łącznie 15 tysięcy złotych, co nawet dzisiaj robi spore wrażenie, a w 1995 roku miało zdecydowanie większą wartość. Za kilka dni w zabytkowym kościele w Sierakowicach rozbrzmią dźwięki kolęd Cicha Noc i Wśród Nocnej Ciszy, które przynoszą spokój i ukojenie. Choć pewnie i one nie będą w stanie przykryć pewnych niepokojących myśli w głowach niektórych z mieszkańców Sierakowic, którzy są przekonani, że ktoś wśród nich
jest mordercą Ewy. Że Ewa wsiadłaby do samochodu należącego tylko do takiej osoby, którą znała. I że ta osoba musiała użyć jakiegoś dobrego argumentu, skoro Ewa, znajdująca się kilka kroków od swojej szkoły, zdecydowała się do tego auta wsiąść. Że ta osoba jest wśród nich. Może mówią jej dzień dobry, może uważają ją za wzorowego obywatela, o którym nie powiedzieliby złego słowa. Sierakowicom należy się to, żeby nazwisko mordercy Ewy ujrzało światło dzienne. Jeszcze bardziej należy się to rodzinie Ewy, a najbardziej samej Ewie. Kto wie, być może gdańskie Archiwum X, które od kilku lat zajmuje się tą zbrodnią, w końcu dojdzie do prawdy. W pobliżu miejsca, gdzie znaleziono ciało Ewy, jakiś czas temu ścięto drzewa. Wcześniej ktoś na jednym z tych drzew wyciął trzy krzyże. Czy był to morderca Ewy? I jeżeli tak, to dlaczego wyciął trzy krzyże, a nie tylko jeden?